Do Diabła z Grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Padaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Hej, 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 czas na QA, moi drodzy. Zaraz tu przystaje mikrofonik. Witam Was wszystkich, mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, wracamy z pytaniami i odpowiedziami. Eee, dobrze, zaczynamy. W sumie to zacznijmy od razu, nie? Pytanie od GSPS hej Diabeł, na jakim poziomie trudności zazwyczaj zaczynasz grać w nową grę? E, wiesz co, zazwyczaj zaczynam grać na normal. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. E, pytanie od Michael, czy istnieje taka gra, w której poczułeś tak wysoką imersję, że nie mogłeś przestać myśleć o świecie przedstawionym i zaobserwowałeś pewną zmianę w sobie, zmiana w stylu, w jakim się wypowiadasz, inna intonacja głosu itp. A jeśli tak, to jaki to był tytuł? E... Tak, jak grałem za dużo w Krasza Bandicoota, to nie mogłem przychodzić obok warzywnego, bo zacząłem od razu impulsywnie zjadać jabłka. I sprzedawcy mnie po prostu przeganiali. A tak szczerze mówiąc, wiesz co, może miałem takie, nie wiem, jakieś wkrętki jak byłem dzieckiem, teraz mi się to absolutnie nie zdarza. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy co miałbym chodzić i gadać jak ten? Jak na przykład, nie wiem, WI. Nie wiem. No, ale okej, okay. no, no, no nie no, mówię, tylko w Krasza Bandicoota. I tylko rzucałem się wtedy na jabłka. Jeżeli mógłbyś zapomnieć o jednej grze, o jednym filmie i jednym serialu, aby obejrzeć, ograć dany tytuł, jakie produkcje by to były? E, wydaje mi się, że chodzi Ci o to, żeby obejrzeć je od nowa, tak? W sensie i ograć od nowa. No to bardzo proste, byłby to Silent Hill 2, e, film Milczenie Owiec, a serial True Detective na przykład. E, pytanie od lem swan. Dobra, dawno nie pytałem, więc pytam, lecimy cwaniaczku, który film luźniej bądź mocniej powiązany z grami uważa za dobry. To bym od razu odpowiadał. Który film? Mortal Kombat pierwszy. E, kto był twoim idolem za mało lata? Merlin mm, Manson, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins i Bogusław Linda. E, czy mały Michał był grzeczny? Był grzeczny, szczególnie jak chciał czegoś, na przykład jak chciał konsolę nową, albo jak chciał grę, to był bardzo grzeczny. A tak to różnie bywało. E, I najważniejsze, jeżeli sałata coś łata, brokuły coś kły, marchewka to f -ka. co robi teraz pietrucha? Wybucha. No. E, lecimy dalej. E, pytanie od Jalus77. Y, Powiesz Żuków? Żuków. E, pytanie od Fabiano. Cześć. Ze słabą znajomością języka angielskiego poradzę sobie z tymi grami. Astral Chain, Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles 2. Pozdrawiam. E, no, myślę, że sobie poradzisz. Słuchaj. A czy z Xenoblade Chronicles? Hm. A czy, słuchaj, ja ci powiem w ten sposób, stary, nie, ja skończyłem jako gówniarz e, Resident Evil 3 po japońsku, nie, z japońskimi napisami, tylko z angielskimi dialogami, więc na pewno da się to skończyć, aczkolwiek, no, nie wiem, a nie, nie chciałbyś na przykład wziąć sobie słownika i tłumaczyć sobie tego, co tam widzisz na ekranie, wiesz, no bo to za, zawsze czegoś się też nauczysz, nie, to jest zajebista opcja e, na naukę w ogóle języka. Uważam, że z Astral Chain i z Bayonetą poradzisz sobie bez problemu, z Xenoblade możesz mieć troszeczkę problem. E, Bogdan Bankowy. Zadam Ci pytanie, czy zadałem pytanie? Hmm. Teraz tak, ponieważ to jest po przecinku, czy zadałem pytanie, więc zadałeś pytanie. Pytając, czy zadałeś pytanie, gdybyś postawił kropkę po zadałem Ci pytanie, czy zadaję pytanie? No to wtedy chyba nie, nie wiem, kurczę, to no, ciekawe. E, Emil Bąkowski, bo może na PGA poza Game Arena w tym roku? Nie będę, a już było czy jest teraz? Nie wiem, przepraszam, e, nie wybieram się. Słuchaj, mam mega mało czasu ogólnie, tak wiesz, nawet na ten kanał, aczkolwiek staram się zrobić to coraz lepiej, wiesz, i żeby było, żeby treści na nim były dla was coraz ciekawsze. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach to docenicie. No i wiesz, ja stary ciągle gdzieś jeżdżę do roboty, nie? To spędzam tyle czasu, ile mogę z żoną i rodziną, w sensie kotami. E, Mariusz Środa. Czy myślisz, że w maju zobaczymy Switcha Dwójkę. Pozdrawiam. Myślę, że w przyszłym roku coś zobaczymy. Coś, coś oni kombinują. Będą chcieli możliwe, zrobić takie przejście jak było z e, Wii U, kiedy wychodziła Zelda na Switch i teraz będzie ze Switch na nie wiem, coś może nowego. A czy życzyłbym sobie, żeby to była konsola przenośna oczywiście, bo stacjonarny sprzęt od N E, nie tak wezmę, ale wiecie o co mi chodzi. No wolałbym, żeby to był najlepiej jakiś taki, wiecie, Switch e, ulepszony, który najfajniej był, gdyby miał wsteczną kompatybilność, ale zobaczymy. E, wędrowny złomiarz. Do jakiej postaci z gry wideo przywiązałeś się najbardziej? O oh, kurde, do kilku. E, będzie to na pewno James Sunderland z e, Silent Hill. Będzie to na pewno Sir Daniel Fortescue z Medieval. Będzie to na 100% Solid Snake z Metal Gear Solid. Mm. No, starczy. Eee, lasu wyszedł z lasu, pyta się mnie. Czy warto kupić Switcha w 2022 roku, czy konsola będzie wspierana przez następne miesiące i jakie gry warto kupić, jeżeli, jeżeli nigdy nie grało się w gry od Nintendo? Wiesz co, zrobię może odcinek, czy warto jest kupić e, Nintendo Switch w 2022 roku. A na moim kanale masz taki odcinek top, tam chyba tam jest e, gry, które musisz mieć. Zobacz, coś takiego, jest odcinek z takimi grami, które powinieneś kupić na Nintendo Switch. Ale o, w ogóle fajne mi podsunować pomysł na odcinek. E, Pathology Stop pyta, kiedy nowy album Laysingot? Laysingot to jest kapela, w której e, śpiewałem przez wiele lat. E, nigdy Laysingot nie wróci raczej, wiesz. Um, Artur Janos pyta, hej Diable, polec, poleci mi powiedzmy trzy tytuły na Nintendo Switch, tak długie i wciągające jak Zelda Breath of the Wild, będę wdzięczny, pozdro. <coughs> Sorki, słuchajcie, cały czas się leczę. W ogóle dbajcie o zdrowie, nie, bo ja się okazało, że lekarz mi powiedział, że od dwóch miesięcy chodzę chory i trenowałem w taki sposób i prowadziłem ale i w ogóle nieważne, eee, trzy gry już ci mówię. Nier automata jest świetny, eee, Xenoblade Chronicles. Jedynka, dwójka, trójka obojętnie i trzeci tytuł taki długi i fajny. Dragon Quest 11, eee, dobra. Kasper Bilik, czy ma zamiar przejść, przejść Hogwarts Legacy i Zelda Breath of the Wild 2 na Nintendo Switch? Wiesz, co Hogwarts Legacy? Na pewno nie będę grał na Nintendo Switch, bo z tego coś to ma być chmura, ale mogę się mylić. nie, Jeżeli nie chmura, to inaczej będziemy rozmawiać, eee, a z Zelda tą Tears of Kingdom, tak, jak najbardziej, a co do samego Harry'ego Pottera, może trochę się bardziej rozwinę, widziałem jak tam jakieś tam tutaj pojedyncze materiały z tego tytułu i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie eee, i nie wykluczam tego, że będę chciał ten tytuł sobie zakupić, ja jestem absolutnie nie fanem Harry'ego Pottera, ale potrafię docenić dobrą grę, no zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Mikołaj Gaweł, czy widziałeś zapowiedziany na 2000, znaczy 17 luty 2023 Wild Hearts od Electronic Arts i Koei? Koei Temko będzie hitem. Wild Hearts, słuchajcie, to ma być taki tytuł, który dość mocno przypomina Monster Hunter, tylko w takim troszeczkę chyba bardziej poważnym e, po tonie. Więc to ciężko jest nie powiedzieć, czy ja to sprawdzę. No, w sumie na dzień dzisiejszy tak, nie? Ale wiesz, dobrych gier, szczególnie w ostatnich miesiącach, wychodzą takie ilości. A czasu nie da się rozciągnąć, nawet ja nie potrafię rozciągnąć go jeszcze bardziej, więc no zobaczymy, nie? Zobaczymy. Emil Bonkowski pyta, jakie gry z Assassin's Creed lubisz najbardziej? Więc no te, w które grałem i te, które skończyłem, czyli e, dwójka, Brotherhood. E, e, czekajcie, Dwójkę przeszedłem na pewno. Przeszedłem na Brotherhood, to było z Ezio jeszcze, nie? To czyli tak, przyszedłem też. I tą w Londynie, gdzie był Kuba rozpruwacz też przyszedłem. I wiesz, nie powiem czy czy są moje ulubione czy nie, no bo w te grałem po prostu. Ee, Krzysztof Kościański, co byś polecił na pierwszego poważnego JRPG na Nintendo Switch? Pozdrawiam. Zdecydowanie Dragon Quest 11. E, klasyczne mechaniki z japońskich RPG'ów, doskonała oprawa graficzna. Świetna fabuła, bardzo fajny system walki, e, gra jest bardzo długa i dodatkowo masz bardzo długie demo, słuchaj, na Nintendo eShop, więc śmiało, e, śmiało, bardzo proszę, nie? Mm. Bartas S.: Jakie gry z PS2 chciałbyś, aby trafiły na obecne konsole? Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, e, Fatal Frame 1-2 bym sobie bardzo życzył. Chciałbym e, Snake Eater. MGS, e, nawet w formie jakiegoś, wiesz, remake, chociaż nie już, Boże, nie, wolałbym, żeby to wyszło na Nintendo Switch w swojej starej wersji. No i to chyba wszystko. Okej, okay, Darku, Darko, Darku pyta tak, e, pyta od, o, witam, jak czujesz się na konferencjach Prime MA, widząc jaka tam jest patologia? E, przychodzę do pracy, robię swoje, czyli na przykład wyczytuję zawodników, siadam sobie gdzieś z boczku, piję herbatkę, kawkę, jeżeli to, co się dzieje podczas konferencji mnie interesuje, to słucham, jeżeli mnie nie interesuje, to odpalam swój Nintendo Switch i gram. Potem robię kolejne wyjście zawodników i wracam do domu. Wiesz, e, pracując ogólnie w mediach, nie możesz sobie za dużo rozkminiać, nie? Bo jak sobie będziesz rozkminiał, to po prostu nie będziesz w nich pracował albo, wiesz, albo będziesz, no, będziesz niepotrzebnie sobie zatruwał umysł. nie? Ja mam świadomość, wiesz, jacy tam są niektórzy ludzie, tak, jakie prezentują sobą wartości, no, ale co mogę poradzić? To czy ja tam jestem czy nie, to nie, nie, nie sprawi, że Prime, wiesz, padnie. Mi się ogólnie Federacja podoba i bawię się dobrze, nie? Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. No, ja to mam ogólnie schizę, słuchajcie, na maksa z tym, bo kiedyś, tak jak już powtarzam setny raz, była sytuacja, że, nie, że nagrywałem coś, co się, w sensie, no, gadałem do wyłączonego tego dobra. No, czyli ogólnie że jak się czuję, no czuję się stary jak w pracy, tak? Nie wiem, dobrze się czuję, no, normalnie, nie, wiem, co ci mogę powiedzieć. Wiadomo, że tam czasami jak się dzieją jakieś, wiesz, dantejskie sceny, no to. Nie, nie, jest to, może naj, na, najszczę, nie jestem tym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no ale wiesz, no słuchaj, idąc do Federacji frykwajtowej i prowadząc ją, no to musiałem się jakby, wiesz, musiałem się po prostu liczyć z tym, nie? Okej, okay. Emil Bąkowski. E, Czy chciałbyś w przyszłości ograć trylogię Fear, First Encounter Assault Recon? Moi drodzy, trylogia Fear to taki horror, taka horrorostrzelanka z elementami paranormalnymi, nie chciałbym ograć, chociaż, a tylko jeszcze mówię dlaczego, bo nie mam czasu, nie? E, ogólnie, gdybyś, nie wiem, dał mi dodatkowe dwie doby w tygodniu i dał te wszystkie trzy gry, i powiedział, a weź przejść, tam musiał i bardzo chętnie przeszedł, ale no, raz, że te tytuły chyba nie były jakieś wybitne, chociaż podobno były dobre, ale nie wiem, czy na tyle dobre, żebym teraz chciał odkupywać PS3, wiesz co chodzi, nie? I w to grać. E, jakie gry na Nintendo Switch polecasz, jeżeli chodzi o Mario? Przede wszystkim Mario Kart, Mario Odyssey, Mario 3D World. No, wiadomo, że reszta też jest spoko, ale to takie trzy. Jak zapatrujesz na remaster Fatal Frame 4 Mask of Lunar Eclipse? Czekałem na to bardzo, ale to bardzo mocno i się doczekałem. Jaram się strasznie, już nie mogę się doczekać, po prostu kiedy to odpalę. Nie? Czy grałeś w grę Madison? Jeżeli tak, takie miałeś wrażenia. Nie grałem, niestety. Jakie są twoje ulubione gry wyścigowe wszechczasów? czasów? E, burnout? Nieważne, no tam ten pierwszy, drugi, nie? E, burnout, na pewno Crash Team Racing. Ale tam w erze PlayStation 1 nie? bo później wyszedł Mario Kart, później w sensie miałem Mario Kart na Nintendo Switch, który jest po prostu lepszy. Czyli Mario Kart Need for Speed Hot Pursuit na PS1. Eee. I wiesz, jakie jeszcze? Colin McRae Rally na PSXA. Przegrałem w to bardzo, bardzo dużo. Kronos. Słyszałeś Polish Black Metal Against Aliens, Nakatora. dobra, Dobry płyt, ale musiałem się niego przekonać. Nie słyszałem, odkąd przestałem utrzymywać osobiste kontakty z członkami Nekator. Nie słucham ich muzyki. E, no, a tam dlaczego? To już mi się nie chce w to wchodzić głębiej. Presto Spicy. Czy jest jakaś chronologiczna kolejność gier Pokémon na Switch? Ja swoją przygodę zacząłem od Acerus i czuję, się, jakbym sporo wątków pominął i nie wiem, którą grę zakupić jako kolejną, żeby wgryźć się w ten nowy lore. Stary, nie wiem, bo ja się na Pokémonach totalnie nie znam. Wiem, że jest Psyduck, Pikachu i Yves. No i Mewtwo. Tak, no to tyle wiem. Zobacz, ja totalnie wiesz, jakby w podstawówce, wiadomo, jak tam z tymi żetonami z Pokemonami rzucało, tam się kolekcjonowało, to było ok, ale ja wtedy tak wolałem Dragon Ball. A Pokémony były taką po prostu miłym takim dodatkiem, wiecie, do tam do obiadu w domu, nie? Okej. Okay. Service Pie, mam pytanie dotyczące Twojej pracy. Czemu się Każdy, nawet nawet H kujowej roboty. Potem wchodzi to bokiem, jak w, tym, jak w tym, Google Box TV z Każdy chyba chce zarobić jak najwięcej, ale własnego wizerunku po nie tyka. I stąd moje pytanie, pozdrawiam serdecznie. Ty gościu, a ty skąd ty wiesz, że ja się chwytam każdej nawet kujowej roboty? Wiesz, nie możesz, słuchaj, przekreślać, ani jakoś dyskredytować mojej Ponad ośmioletniej pracy w mediach a zresztą w ogóle wiesz, to, to, jest, to, jest, to jest moja praca, nie to, to fuck o czym gadamy, nie? Przez wystąpienie w jednym do dupy programie, nie? No, i, no i tyle, wiesz, a czy łapiecie się każdej Kujowej roboty? Nie. Ja mam stary świetną pracę, bardzo dobrą. E, szczerze mówiąc robię to, co lubię. Mogę sobie pozwolić na to, żeby e, nie pracować 7 dni w tygodniu albo 5 dni w tygodniu, jak większość osób, co oczywiście szanuję wszystkich ludzi, tak? Ale tak jak mówię, no dzisiaj widzisz na przykład. Postanowiłem sobie nie pracować i nagrywać sobie YouTube'ek, nie? Ponieważ już w ten weekend będę miał świetną pracę, mianowicie będę prowadził galę Basement Fight Circle i będę prowadził konferencję Prime. Wracając jeszcze do mojej pracy, stary, jestem aktorem, lektorem, konferencjerem. Pracuję od strony technicznej przy produkcji przeróżnych rzeczy, od seriali do teledysków, tak? Teraz właśnie skończyliśmy robić te dyski dla polskiej, dla polskiej wersji i no uważam, że to jest świetna praca. Wiesz, no czasami jest ciężko, nie? ale jest ciekawa. wiesz, Jestem bardzo wdzięczny za to, jaką, za to jaką mam pracę, więc tekst, że ja się chwytam każdej, nawet najbardziej złej roboty jest nie na miejscu, bo jest po prostu absolutną, ziomek, nieprawdą. I również cię pozdrawiam, a w przyszłości planuję zamiast, proponuję zamiast wiesz, patrzeć tak bardzo komuś na ręce, spojrzeć na swoje, bo bardzo możliwe, że tam jest brud za paznokciami wielkości Wieży Eiffla. Nie, no wiesz co mi chodzi. No stary, ten tekst po prostu z tą każdą probotą mnie trochę zaskoczył. No nie, no właśnie ja zazwyczaj mam zajebistą pracę, a raz na jakiś czas trafi się chujowa. I tyle. E, dobrze. BRK13. Dzień dobry, cześć i czołem. Czy zamierzasz zamalować sobie obie ręce na czarno i czy nie szkoda ci starych tatuaży? Już do tego wracam, tylko podniosę karteczkę, która mi właśnie upadła. Wiesz co? Myślałem nad tym, bo mi się ogólnie Blackwork bardzo podoba. Chciałem mieć tę rękę na przykład kompletnie czarną, ale nie zrobię tego. A tej na pewno nie zamaluję na czarno, bo mam duży sentyment do tatuaży, które są na tym ręku, więc nie. E, czy oglądasz serial Damer? Jeżeli tak, to jakie wrażenia tobie zrobił? Pozdrawiam serdecznie. E, tak, jestem pod koniec. Serial jest bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek damer był dużo gorszym z wyrolem niż w tym serialu, i uważam, że tak, żeby nakręcić to, co on naprawdę robił, to musieliby zrobić bardzo hardkorowy gore, wręcz porn, e, który by raczej na Netflixie się nie mógł znaleźć, nie. No. no, ale serial dobry, bardzo taki brudny, mroczny, nieśpieszny, taki powoli kroczący, że tak powiem. nie? Okej. Okay. Dawid Majnowski, Kiedy twoja walka czy dla patronów będzie możliwe Stania w twoim narożniku Walka moja będzie niedługo ogłoszona eee, I czy dla patronów będzie możliwe Stania w narożniku, no nie no stary nie będzie Bo mm, No bo patronów jest kilka osób A w narożniku sto, są trzy osoby Z czego dwie to trenerzy A u mnie będą trzej trenerzy Więc ciężko, ciężko stary naprawdę eee, Domino Guralski. Czy twoja kariera konferacjera zaczęła się od pierwszej gali wotore, czy zrobiłeś coś wcześniej w tym zawodzie? Nie, wotore było pierwszą galą, którą prowadziłem. Jak odnosisz się do prześmiewczych krytyk, filmików niekrytego krytyka, dzięki których stałeś się memem? Specjalnie sobie wpisałem Detektyw Diablo mem, Septagon mem i albo Michał Walecznicki mem i nie znalazłem żadnego mema, w sensie takiego, nie wiem, no, znalazłem parę z serialu, jak pokazuje, że wszyscy macie przerobane nie wiem, czy stałem się memem. Nie sądzę. Eee, a jak się odnoszę do tego, tych filmików, są bardzo zabawne, bardzo mi się podobają. Zresztą wiesz, to miłe, że niekryty krytyk w pewnym momencie udostępnił u siebie mój kanał, dzięki czemu uzyskałem trochę, trochę widzów. A ja też się cieszę, że pomimo tego, że wiesz, wykonałem pracę w Septagonie już wiele lat temu, to nadal ona może utrzymywać kogoś i rodzinę. Więc słuchaj, dla mnie same plusy, wiesz, lubię dawać komuś pracę, nie? Naprawdę nie mam z tym najmniejszego problemu. Rezo, cześć diabeł. Na samym początku chciałem ci powiedzieć, że robisz dobrą robotę, super materiały i dobrze teraz słuchawki. Kapitanek, dziękuję. Czy grałeś może w Pokémon Legend Acerus? Jakie jak jest Twoje wrażenie? Jeżeli nie, to czy zamierzasz? Nie grałem, e, prawie mi żona to kupiła, jak była premiera? Nie zamierzam, bo już, nie, no, już ta gra jest pop, wiesz, Już nie jest taka hot, nie? Zresztą też nie ukrywam, że ja często patrzę. E, pod kątem kanału, nie? W co tam wiecie grać? No i teraz, chyba że mam samemu na coś wielką ochotę, na Pokémony nie mam ochoty, a na kanał to już nic nie wniesie. E, Czy zamierzasz nagrywać kolejne gameplay z serii Resident Evil? Bardzo fajnie oglądało się wcześniejsze z czwórki. Tak. <grytanie> tak. <grytanie> Czy grałeś może w grę Demon Souls? Jak tam wrażenia? I czy polecasz się nią za zabrać? Pozałem Cię dziękuję z góry za odpowiedź. Ło, Demon Souls, stary to ja ukończyłem wielokrotnie na. Wielo, czyli dwukrotnie. Na PlayStation 3. Była to absolutna droga przez mękę, bo wtedy już grałem w takim momencie, że można było zapomnieć jakiejkolwiek pomocy ze strony innych graczy, więc było ciężko. E, teraz ją przychodzę na PlayStation 5. To jest tytuł trudny, to jest tytuł z rewelacyjną grafiką, w którym, jak będziesz cierpliwy, to będziesz ci szło dobrze, ale musi być bardzo cierpliwy. Też na pewno będziesz popełniał w tych, że wiele błędów, bo gra naprawdę nie, ich nie wybacza. nie? Jest mega, mega brutalna i mega trudna. Brutalna pod kątem wiesz, poziomu trudności dla gracza. nie? Czasami jest takie momenty, że na przykład masz ochotę rzucić padem, w ogóle olać to, bo nie widzisz żadnego rozwiązania pod swoich problemów, a po paru dniach wraca się, okazuje się, że problemy, które. Miałeś, udaje Ci się jakoś tam w miarę łatwo i przyjemnie przejść. E, polecam bardzo, no. Demon's Souls to stary, no. Każdy są, co są świetne, nie? Tylko to trzeba, wiesz, mieć taki... Mm, nie wiem, jak to nazwać. Trzeba być upartym gościem na Maxa. Akodin. ma Akodin. Masz z całego tatuatora, czy zmienisz... Cóż to jest wokół Twojego lewego ucha, czy oprócz Cupheada planujesz jakiś Gamer tatu? Pewnie już odpowiedziałeś kiedyś, ale planujesz streamować, jak myślisz o trochę czasu? Pozdrawiam, Akodin. E, wiesz co, e, stałego tatuatora, tak mam, Mój to Łukasz Sokołowski, e, księżyc tatu, serdecznie polecam gość, jest naprawdę bardzo dobry. E, uwielbiam też WLK, ale mega ciężko z terminami, Boże. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi tam o polski rynek. E, cóż to jest wokół mego ucha, już Ci mówię. Tutaj mam, o, tu mam kosę, Ś śmierć w sensie kosę mam, a z tyłu mam literę A. Tak jakoś nie wiem. Co prawda nie chciałbym, żeby ta kosa spotkała się z A, ale fajnie to wygląda. Eee, Marcin Damian. Najlepsza laska z gier na Switcha, u mnie bajoneta. Do jakiej postaci z uniwersum e, Nintendo przyrównałby się pod kątem charakteru i stylu bycia? E, Najlepsza laska z Nintendo? Mm. Najlepsza laska z Nintendo. Hm. Nie wiem, kurde, lubiłem bardzo Mitre i Pyre. One były w porządku, babki. Zabawne były bardzo. Eee, aha, do jakiej postaci bym się przyrównał z Uniwersum Nintendo? No do wario, nie ja jestem totalnym wario. Czasami wpierdzielam cebulę i no, w ogóle mam dużo jego cech charakteru i fizycznych. P Pirek. Siema, Michu. kilka pytań w Twoim kierunku. Czy nie myślałeś, że tracisz część młodych użytkowników przez samo intro i nazwę kanału? No ofens, tylko pytam, mi nie przeszkadza, ale a wręcz lubię takie prezentacje z pazurem. E, intro się zmieniło, bo moje zdanie było trochę za bardzo takie. Ua, a, to to fakt. E, nazwa kanału. No nie, no co Ty? Wiesz co, ja Ci powiem tak, stary. Ja, kanał, kanał nie jest robiony po to, żeby. Na siłę nabić sobie jak największą ilość wyświetleń. Ja w momencie, w którym widzę, że ilość subskrybentów się zwiększa i wiesz, że zwiększy ruch ostatnio na kanale, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wiem, że to są osoby, kto, do których ja mówię, nie? Czyli gracze, tak? Nie zależy mi bez urazy na ośmiolatkach, którzy wiesz, tam grają w. Nie wiem, co grają, szczerze mówiąc, ośmiolatkowie, no bo to nic nie wnosi. No co z tego, żeby dał trochę więcej tych cyfr, jak i tak jakby. No, ja nie robię kontentu dla dzieci, mi się tak wydaje cały czas. Nie? Raczej jest to kontent dla takich starszych graczy, w sensie, no, dorosłych, przynajmniej psychicznie, nie? Wiesz o co chodzi? No więc nie, nie, jest, jest luz. Wiesz, gdybym chciał robić ten kanał typu Podwyświetlenia, to bym zrobił kanał o Freak Może dobry pomysł, właśnie. E, dobra. Czy nadal zaczacie się zagrać w Tajko? No, tak czy polecasz tę grę? Kurde, mam z tym problem i może mam ten tydzień taki luźniejszy, więc z tym podziałam. E, moje koty bardzo się boją, kiedy biję w bęben, nie? No, i muszę jakoś go wygłuszyć, muszę coś wymyśleć, jak to, jak to rozwiązać, bo bardzo bym chciał w to pograć. E, czy są jakieś gry na Nintendo Switch, które przyszedłeś kilkukrotnie? Tak, każda część Resident Evil. E, wow. Nie wiem, Mario Kart. E, Hand Down, e, Mother Russia Blitz. E, ciężko tak, wiesz, teraz powiedzieć. No nie wiem, Hadesa kilka razy skończyłem. No coś tam by się znalazło, dobra, i lecimy kolejne. co obecnie ogrywasz? o dużo. ogrywam stary mm, trochę Horizon, ten nowy czy ten nie wiem, ten ostatni. nie mogę ciągle zapamiętać jego tytułu. E, ogrywam Berend Breakfast, ogrywam Kończę Nir. ostatni scenariusz powiem teraz zaczynać kiedy to oglądacie. E, o, 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 o. skończyłem Blood Wash, niedługo recenzja. E, co jeszcze gram? Demon Souls też gram, no tak. I teraz mi się Final Fantasy 15 osiągnęła, więc pewnie też program. Czy grałeś. Aha, ile gier ogrywasz w jednym czasie? 3 to jest maks, bo powyżej trzech już mi się to nie podoba. Już zaczynam się irytować, że nie potrafię się wiesz, zdecydować, na którą i tak dalej. 2, 3 2 to jest najlepsza opcja, zresztą jest to jakiś jeden duży tytuł. Sorki. czkawka. jeden duży tytuł, drugi, e, drugi indyk. No, w tym przypadku jest trochę inaczej, no bo wiesz, no kupiłem TPS5 e, z kilkoma grami. I jestem teraz na etapie takiego wow, graficznego, więc Gram w Horizon, do, o którym zawsze mówiłem, że mi się to no, jakoś tak średnio podoba. Ale kurczę, no gram w niego i jest spoko, wygląda rewelacyjnie. No i wiesz, to Bare Breakfast, czyli Misio, który otwiera swoją knajpkę, też ekstra. Nir, no to jest rewelacja. No i Demon Souls, no to czuję się jakbym tak naprawdę grał już drugi raz, trzeci raz to samo, bo w sumie tak jest. Tylko z lepszą grafiką, więc wiesz, nie mam takiego czegoś, że o, co będzie dalej, bo wiem co będzie dalej. Ale teraz na jakiś czas sobie tam pyknę jakiegoś bossa, nie? Dobra, lecimy dalej. E, czy, aha, czy grałeś kiedykolwiek w Gitar Hero? Tak, grałem kiedyś u Kumpla, byłem nietrzeźwy i nie pamiętam. Dawno temu to było, kupę lat temu, chyba spokojnie. E, doktor Tenma, Siema Diabeł, standardowo kilka pytanek ode mnie. Jak oceniasz ostatnią galę Prime? Które walki Cię interesowały? Mm. Interesowała mnie walka Kaimano z Tarzanem, bo liczyłem na no, że, tak, że Tarzan dostanie lekcję pokory i on dostał, bardzo dobrze. E, w sensie ja nic znakomicie nie mam, tylko wiecie, no kurczę, dobrze, że Kaimano wygrał. E, czekałem na walkę kamerzysty, obojętnie z kim, w buce telefonicznej, bo to było interesujące, jednak no sama walka nie wyglądała najlepiej. Czekałem na bagietkę i na Michała Cichego i bo ich znam, nie? Dobra. E, jak sytuacja z Twoją walką, jak forma i w której organizacji walcz, zawalczysz? No forma jest na dzień dzisiejszy tragiczna, dlatego że stary, ja od, się tak okazało, nie, że wiesz, ja od dwóch miesięcy się doleczałem w trakcie tygodnia, a w, jeden, w jednym tygodniu, po to, żebym w drugim zacząć się rzucać, wiesz, trenować, yy, prowadzić galę, grać yy, w jakichś rzeczach i znowu sobie rozwalałem zdrowie. I tak od dwóch miesięcy i to zdrowie mi naprawdę teraz mocno siadło, kiedy do was mówię. Mam mega ciężkie antybiotyki i muszę po prostu na razie te muszę się wyleczyć. A jak już się wyleczy, to ruszam znowu i na pewno będzie dobrze. No forma była już dobra, nie? ale teraz jest kiepska, no bo teraz mam problem, żeby wziąć pełen oddech, nie? Dlatego no, no, po prostu muszę się wyleczyć na tą, na tą chwilę. E, jaka formuła? E, forma formuła to będzie MMA, federacja, nie mogę Ci tego powiedzieć, federacja już... O, będzie tip. Wczoraj ta federacja ogłosiła pierwsze swoje, pierwszego swojego, swoją zawodniczkę. Czy ogrywałeś Tale of Arise? Co sądzisz o tej grze? Grałem chwilę w demo, wygląda to pięknie i wydaje mi się, że to będzie naprawdę kozacki, japoński RPG. No, ale nie mam czasu na niego niestety na tą chwilę. Czy oglądałeś anim, e, anime Cyberpunk Edge Runners? Zbiera sporo pozytywnych opinii. E, tak, obejrzałem jakieś 3-4 odcinki, bardzo mi się podoba i w wolnych chwilach sobie to odpalam. Co sądzisz o nadchodzących premierach Gangrave Gore oraz Evil West? Po zwiastunach i po pierwszych gameplayach zapowiadają się bardzo dobrze. E, Gangrave Gore to jest gra, o której czytałem w PSX Extreme na PS2 i bardzo chciałem ją przejść, ale nie miałem takiej możliwości. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że kupię sobie ją na. Nie wiem na co to wychodzi. No na co nie wyjdzie, to kupię pewnie. Bo podoba mi się sam pomysł, jaki. Jaki, że tak powiem, wiesz. E, e, cały ten klimat gościa chodzącego z wielką trumną i strzelającego do wszystkich. A co do Evil West, wiesz, że ja nie widziałem nic z tej gry. Wiem, że to jest tylko dziki zachód z potworami, tak? Sprawdzę, sprawdzę co takiego. E, Pozumienia dla Ciebie Twoich widzów, powiedzenia w dalszym zwoję kanału. Bardzo fajnie się na Twoje materiały, super roboty robisz. Słuchajcie, kawusi do QA. Smacznej kawusi dla ciebie, stary. Ja kawusi teraz nie piję, bo biorę antybiotyki i nie mogę łączyć takim z kofeiną, tego za bardzo. E, ale dziękuję ci, naprawdę jestem wdzięczny. Alternator. Chciałem zapytać, co sądzisz o grach, które wychodzą co roku bądź stosunkowo regularnie, jak na przykład FIFA bądź Assassin's Creed. Według mnie aktualne Assassiny skończyły się na Unity, bo potem Ubisoft już tylko kopiował pomysły od innych twórców. Osobiście staram się unikać tego typu wydawnictw, więc pozdrawiam stary. Mam dokładnie tak samo. E, nie grałem w FIFA, szczerze. Ja wam, możecie się ze mnie śmiać, nie, ale ja naprawdę w FIFA grałem. 9-8 na PlayStation. Ostatnia to była moja FIFA. Eee, a co za Asasinów? Kurde. Co za dużo to jest świnia nie zażerę, nie? Takie jest moje zdanie. i Ja się zatrzymałem, słuchaj, na, na tej części w Londynie bo wydawała mi się w miarę świeża jeszcze, a potem już, to był chyba Brotherhood, nie wiem co to było, nie pamiętam. E, a No nie, po prostu Assassin's Creed. Wiem, że na pewno ten Ragnarok jest świetny, Boże, ten wikingowski jest na pewno świetny, tak samo ten egipski, no ale nie gram. E, może jakby, jakby ktoś mi teraz zapukał do drzwi, dał pudełko, to bym odpalił, nie? I pewnie bym się świetnie bawił. E, Estimable Riona. Est może trochę nie w klimacie gier, ale czy interesujesz się piłką nożną? Jeżeli tak, to jaki jest był twój ulubiony klub z dzieciństwa? Totalnie się nie interesuję piłką nożną w ogóle. Przepraszam, przepraszam, kompletnie nie. w ogóle nie mój klimat. Tak, to ten Masa. Cześć Masa. Kogo najbardziej lubiłeś z detektywów w akcji? Serba, czyli Pawła Jodziłkowskiego, który odtwarzał tę rolę. Świetny facet, naprawdę bardzo dobry gość. Emil Bąkowski. Byłem na koncercie legendy nowelskiego black metalu Gal i jego nowego projektu Gal's Word. Co niż o Galu i zespole Gorgoroth. No uważam, jest to kontrowersyjna opinia, że Gal był najlepszym wokalistą Gorgoroth i też jako ja, były wokalista, też mogę ci powiedzieć taki myczek, że to jest najgorszy wokalista na żywo, z tego co ja słyszałem na żywo, ale nie byłem nigdy na żywo, tylko mówić po filmikach, tak? A może być inaczej, może miał po prostu gorszy dzień, ale najlepszy w studio, nie? Bo on z odpowiednimi efektami na wokalu brzmi naprawdę jak szatan, nie? Bardzo, bardzo lubię. I no, i Gorgorod lubię. Antichrist to jest mój ulubiony album, razem z też taka niepopularna opinia z Twilight of Idols. Tak. Jakie są twoje ulubione zespoły metalowe wszechczasów? Burzum? Motorhead Burzoom, Motorhead Cannibal Corpse, Dayside Lation God, wiadomo. Witchmaster uwielbiam. Um, kurde, stare ciężkie pytanie. Bardzo lubię Judas Priest. No, trudne pytanie. No to. Powiedzmy, tak wiesz, no kurczę, jakbym się na skupił bardziej z tego black metalu, może coś ci powiem więcej, no to Black na pewno, Black Witcher i bardzo lubię, no, war metal jest zajebisty. Eee, tak, czy byłeś na jakichś koncertach w tym roku? Nie, nie byłem, stary, miałem być w tamtym na Alice Cooper, w ogóle kupiłem bilety, nie pojechałem, nie, nada. Jaskina Gracza, czy myślisz o dniu, w którym przestanie cię interesować zbieranie i granie w gry, czy raczej coś takiego ci nie grozi? Eee, myślałem o tym, przyznam szczerze. W pewnym momencie miałem taki moment na kanale, yy, czekajcie czy ja przeczytałem wszystko, wszystko, tak, czy mnie może znudzić granie, no powiem Ci stary w ten sposób, yy, już to kiedyś mówiłem w ogóle na kanale, yy, ja bym nigdy nie chciał, żeby mój kanał stał się taką stuprocentową moją pracą, nie, bo wtedy boję się, żebym zatracił pasję, wiesz. Ja nawet miałem taki motyw, moment na samym początku, kiedy miałem deal z jedną, na samym początku kanału miałem deal z jednym z większych polskich wydawców, który teraz miał nazwę i oni mnie zasypywali ilością gier, nie, i to byłoby niby zajebiste, ale ja musiałem w to grać, rozumiesz, musisz i przez to taki właśnie ten wipe w, to, w, w graniu. E, ja sobie gry stary dawkuję, na dzień dzisiejszy odczuwam, to się dzieje raz na jakiś czas, lekki przesyt grami wideo, nie? Ogólnie, po prostu sam sobie to zrobiłem, bo kupiłem za dużo gier, nie? Zresztą niedługo nagram o tym odcinek e... i po prostu wtedy trzeba mądrze do tego podchodzić, mianowicie grać tylko w jedną grę, przechodzić ją całą do końca i dopiero wtedy następną, bo w innym wypadku może naprawdę oszaleć, e... ale raczej nie, no pasja mnie nie pójści, stary, no gdzie jest? Ja się to kocham, nie? Uwielbiam gry wideo, to jest naprawdę moja największa życiowa pasja e... i tyle. No dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za pytania. E... Słuchajcie, zrobimy sobie chyba troszkę przerwy od tego QA, bo byliście nieco mniej kreatywni, jeżeli chodzi o pytania tym razem. Moi drodzy, I też nie było tych pytań aż tak dużo, dlatego zrobimy sobie może tam z miesiąc przerwy od tego formatu i wrócimy potem, żebyście nabrali takiej, wiecie, bardziej, nie wiem czego, większej kreatywności. Chociaż tak bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Słuchajcie, bardzo lubię odpowiadać na nie. Ten, uważam, że ten format QA jest taką Formą mojej bliższej komunikacji z Wami, co, mi się, co naprawdę sprawia mi dużo przyjemność. No i co, słuchajcie, wpadajcie koniecznie na Patronite. Tu właśnie dzięki Patrononom mamy za sobą ten wspaniały green screen, który teraz jest pewnie ekranem z jakiegoś gameplayu. E, ten cudowny mikrofon, dzięki któremu w końcu to wszystko brzmi dobrze. No, to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa, totalnie nie moja, nie, więc bardzo Was dziękuję. Wpadajcie na Patronite. Aha. A o Boże, Jezu, sorry, sorry, przepraszam. Tu jeszcze się. A Kodin dopytał się, czy ja planuję streamować. I teraz co tego nawiązać. Słuchajcie, tak, planuję streamować, ale żeby streamować, muszę zmienić kompa, więc wpłacajcie na Patronite, ja tam sobie odkładam te wszystkie pieniądze. I tak na przykład odłożyłem tam prawie jakąś tam kwotę, żeby kupić ten mikrofon, nie? No, to nie jest tak, że wiecie, że ktoś tam z was wpłaci dwie-trzy dyszki, i ja idę to rozwalić na głupoty, tylko nie, to, jest, są, to, to są fundusze, które są tylko i wyłącznie przeznaczone na rozwój kanału. I tak ma zamiar zostać, więc będą te streamy, ale wiecie, zapraszam Was na patronajta, nie? Dobra, słuchajcie, miłego dnia, Wam życzę serdecznie, Was pozdrawiam, a ja, a ja spadam się dalej, kurować Nara!